Powtórzmy teraz wszystkie słówka, których nauczyliśmy się na tej lekcji. Laoszy, Shi, czyli nauczyciel, szemm, oznaczające co? Szej. szej, czyli. To, dział, dział, oznaczające nazywać się lub wołać oraz między, między, czyli imię. A teraz przećwiczmy je w zdaniach. Jak po chińsku powiemy następujące zdania. On nie jest moim 老师。他不是我的老师。他不是我的老师。Ta szkoła n 这所学校没有老师。 这所学校没有老师。Nauczyciele wczorę w restauracji pieli herbatę。老师们昨天在饭店喝茶。老师们昨天在饭店喝茶。